Szanowni Państwo, zapraszam na krótką prezentację nieruchomości w terenie, a następnie na film obrazujący działkę z lotu ptaka. Znajdujemy się w miejscowości Wola Nieszkowska, gdzie prezentujemy 9 nieruchomości gruntowych, które wydzielone zostaną z działki o numerze geodezyjnym 302. Ich docelowa powierzchnia wynosić będzie od około 14 do 26 arów. Szerokość działek przy frontowej granicy znajduje się w przedziale od 20 do 43 metrów, a ich głębokość od 33 do 77 metrów. Droga, którą tu widzimy, jest asfaltową drogą gminną, która łączy się z drogą powiatową. Jadąc w tym kierunku dotrzemy do szkoły, kościoła, przystanku autobusowego, najbliższego sklepu oraz takich miejscowości jak Bochnia czy Nowy Wiśnicz. W kierunku przeciwnym możemy dojechać do Sobolowa, Nieznanowic oraz Gdowa. Przybliżę teraz kwestię związaną z mediami. Kanalizacja oraz gaz znajdują się w drodze gminnej w odległości około 40 metrów od drogi powiatowej, natomiast prąd zlokalizowany jest w działkach sąsiadujących od strony zachodniej wzdłuż drogi gminnej. Wracając do tematu komunikacji i położenia działek, pozwolę sobie dodać, że tuż przy drodze powiatowej zlokalizowany jest najbliższy przystanek autobusowy, z którego dostaniemy się m.in. do Bochni, a stamtąd mamy możliwość podróżowania koleją bądź busami prywatnych firm przewozowych. Zaledwie 15 km od działki znajdzie się najbliższy wjazd na autostradę A4, za pośrednictwem której w krótkim czasie możemy dojechać do Krakowa bądź Tarnowa. W najbliższej okolicy są zarówno tereny zabudowane, jak i nieliczne budynki mieszkalne jednorodzinne. W promieniu kilkunastu kilometrów znajdują się liczne restauracje, pizzerie, łowiska ryb, kąpieliska, place zabaw, parki oraz obiekty turystyczne, idealne do zwiedzania podczas jednodniowej wycieczki. Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym oznaczone zostały symbolami MN2E, ML oraz ZL. Przeznaczenie konkretnej działki zostało szczegółowo opisane w ogłoszeniu. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, zabudowa letniskowa oraz tereny leśne. Pozostałe informacje na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w treści ogłoszenia. I tak wielkimi krokami zbliżamy się do końca tej części prezentacji działek w Woli Nieszkowskiej. Pozwolę sobie wspomnieć, że powyższa oferta znajduje się wyłącznie w M3N, Biuro Nieruchomości. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do kontaktu pod numer telefonu, który znajduje się na dole ogłoszenia. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące nieruchomości. Tutaj żegnamy się z Państwem i tym samym gorąco zapraszamy na drugą część naszej prezentacji, w której przedstawiamy działkę i najbliższą okolicę z lotu ptaka.
Mm-hmm.